Z jednej strony patrząc na papier, czy oglądając wczoraj felieton Krzysia Stanowskiego, no pewnie praktycznie we wszystkim co do zasady ma rację. Tak? Ja przez swój krótki okres w swoim życiu byłem aplikantem adwokackim. Akurat miałem przyjemność, nieprzyjemność, ale to było bardzo na pewno interesujące dla młodego człowieka przeżycie. Uczestniczyć na sali sądowej, jeździłem bardzo często na widzenia, bo lubiłem, mnie to wtedy interesowało. Odwiedzałem największych tych domniemanych hersztów wszystkich grup przestępczych praktycznie w Polsce, więc mam troszkę głębsze jakby do tego, głębsze spojrzenie, bo wróćmy po pierwszego pytania. Co to znaczy, że pan Andrzej Zieliński, który też trochę przy boksie poznałem i też kojarzę, parę razy gdzieś się widzieliśmy, był na przykład w Krakowie na gali Szpilka Damek, widziałem w internecie, że obchodził urodziny Mateusza Borka w Kazaniu, chyba wtedy to była walka z Wachem, no więc gdzieś przy boksie się, że tak powiem, kręcił, bo trzeba powiedzieć szczerze, że duża część tak zwanych gangsterów, czy domniemanych gangsterów się zawsze interesowała sportami walki, czy to zapasami, czy judo, czy szczególnie boksem, tak? I czy to nam się podoba, czy nie, tak po prostu jest, było i będzie. Tak mi się wydaje. Co to znaczy, że Marcin Najman, którego w pewien sposób bardzo lubię, aczkolwiek no, oczywiście patrzę z uśmiechem, mrugam okiem na te jego w większości różnego rodzaju pomysły, co to znaczy, że przedstawił bossa? Czy to był zabieg marketingowy, trochę się powygłupiać po to, żeby się włączyły media i to wszystko? Czy Marcin Najman ma wspólnika, którego ogłosił, gdzie można domniemywać, jak ktoś ma wyobraźni trochę, że te pieniądze mogłyby pochodzić z czegoś nie do końca legalnego i tak dalej? To jest zupełna historia. Bo Marcin Najman zapraszający pana Słowika, który jak widać chętnie gdzieś się pokaże po tylu latach różnych przygód, w których nie wchodźmy głębiej jakich, chciałby się pokazać i na Marcin go po prostu pokazuje, używa jego pseudo. No a przepraszam, dlaczego bardzo zdolny człowiek młodego pokolenia, Maciej Kawulski, kręci film o Nikosiu, a nie o jakimś Janie Kowalskim, tak? Gdyby nie hasło Nikoś czy coś tam, to ten film się cieszył 1/10 zainteresowania. Więc jeżeli Marcin Najman użył pewnie bardzo dyskusyjnego i bardzo kontrowersyjnego triku, żeby przyciągnąć mass media, tak? Ale nic za tym więcej nie kryje się, no to oceniamy ten fragment, tak? Natomiast jeżeli by się okazało, że Marcin współpracuje z kimkolwiek, odejdźmy od akurat jednej osoby, ale z innymi osobami, które zachodzi wysokie podejrzenie, że rzeczywiście pieniądze mogą pochodzić z różnych źródeł, to jest zupełnie inna historia. To jest zupełnie inna historia. Dlatego też byłem mocno zbulwersowany i absolutnie się zgadzam z większością tez i emocjami, które Krzysiek Stanowski w swoim tym długim, no chyba 50 minut trwało, felietonie, że tak powiem, zrobił. Bo ja powiem tak, ja większość tych panów najbardziej znanych pseudonimach w Polsce znałem lub znam, w większości już nie ma. Oczywiście na pełny dystans, żaden nigdy nie był u mnie w domu, ja nikogo nie byłem w domu i dalej, ale muszę powiedzieć, przez lata cały ich spotykałem przy boksie i w kraju i za granicą i tak dalej. I rzeczywiście, jeszcze przypominając sobie te czasy z sali sądowej, jakie spędziłem, to jestem ostatni do tego, żeby tych panów gdziekolwiek promować, tak? Bo ma rację Krzysztof Stanowski, że oni najczęściej, no jednak funkcjonowali jak wszyscy na świecie, raczej żerując na słabszych. Tak? Raczej nie atakowali mocniejszych od siebie, tylko raczej dużo słabszych i na ich krzywdzie, na ich dorobku no często zdobywali środki finansowe. Tak? I tego się nie powinno zapominać, że odchodzimy od pana, o którym rozmawialiśmy, mówimy o innych ludziach, tak? Że rzeczywiście to była krzywda ludzka, to rzeczywiście były łamane ręce, nogi, to rzeczywiście było straszenie, zastraszanie, to rzeczywiście były setki nieprzespanych nocy, to często były rzeczywiście gipsy, nosy nastawiane, wstrząśnienia mózgu, a nawet jednak trochę ludzi zginęło, czy zginęło i tak dalej. To są straszne tragedie i dlatego nawet używanie jednego pseudonimu czy drugiego, czy do filmu, czy do promowania jakiegoś eventu, no powiem szczerze, bardzo mi się nie podoba, tak? Natomiast myślę, że to jest bardzo złożony temat, to jest dużo większa, dużo szersza dyskusja, gdzie my dzisiaj doszliśmy. To też były pytania, które Krzysiek Stanowski w tym felietonie zadał. Gdzie są granice? Te granice już w ogóle nie ma. I tu się zgadzam. Ja mam pewne wątpliwości, czy za chwilę naprawdę, nie wiem, dziecko z jednej ręki nie będzie walczyło z karłem, coś tam. Ku mojemu zdziwieniu w eventy, no może teraz przesadziłem, ale tak dwa kroki się cofamy, półtora, wcale nie dużo więcej, jak oglądam na przykład te walki na gołe pięści. No przecież to jest coś dla mnie okropnego i obrzydliwego. Nie jestem w stanie zrozumieć, że ktoś
Aczkolwiek nie znam takich ludzi, nie spotykam już w tej chwili, nikt o tym moich znajomych nie mówi. Że ktoś chce oglądać te bijące się panie wytatuowane, takie jakieś w takich ubrankach. No, nie mówię teraz o gustach seksualnych, tylko o widowisku, nazwijmy to quasi sportowym, tak? No, dla mnie to jest kompletnie niesmaczne, tak? Kompletnie, no, okropne.